Cześć, witam wszystkich fanów akwarystyki i nie tylko. Z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. I dzisiaj Wam opowiem o kolejnej rybce, jaką trzymam w akwarium. Będzie to kiryśnik czarnoplamy. Jest to gatunek dennej, słodkowodnej ryby akwariowej z rodziny kiryskowatych w Ameryce Południowej, również jako ryba konsumpcyjna. Kiryśnik czarnoplamy pochodzi z Ameryki Południowej, występuje w dorzeczu Amazonki, w rzekach Gujany, Trinidadu i Martyniki. Rozprzestrzeniony na tak rozległe terytorium, tworzy wiele ekotypów, które różnią się kształtem i ubarwieniem ciała. Można je spotkać w zamulonych i słabo oświetlonych odcinkach rzek. Charakterystyka i usposobienia, jakie te rybki mają. Czyli kiryśnik czarnoplamy osiąga do 18 cm długości, ciało wydłużone, dołem spłaszczone, masywne, pokryte ciemnymi plamkami. Mały otwór gębowy w dolnej części pyska z dwoma parami wąsów. Spodnia część ciała samic i młodych ryb jest biała, natomiast u dorosłych samców szaro-fioletowa. U samców pierwszy promień płetwy piersiowej przekształcony jest w charakterystyczny potężny kolec pokryty drobnymi ząbkami. Jest spokojnym, cieniolubnym, ruchliwym i wytrzymałym gatunkiem, który łatwo adaptuje się do nieco trudniejszych warunków panujących w akwarium. Zalecane trzymanie kilku osobników, natomiast starsze osobniki mogą wykazywać niewielką agresję wobec innych przydennych rybek, potrącając je bokiem ciała. Odżywianie i karmienie tych rybek to nie są one wybredne, odżywiają się zarówno pokarmem żywym, mrożonym, jak i suchym. Z reguły pobierają one go z dna, ale u mnie na przykład to wypływają od razu do góry i jedzą tak jak normalne rybki. Akwarium, jakie te rybki potrzebują, czyli kiryśniki wymagają obszernego, około 140-litrowego akwarium z miękkim, najlepiej piaszczystym podłożem, które chętnie przekopują w poszukiwaniu pożywienia. Światło powinno być przyciemnione, na przykład roślinami pływającymi. Nie są rybkami płochliwymi, ale mile widziane będą dla nich ciemniejsze, mniej dostępne zakamarki. Dobre, podobne do naturalnych kryjówek można utworzyć ze splątanych korzeni. Nie lubią zbyt silnego prądu wody. Mogą być trzymane z mniejszymi rybkami, takimi jak tetra czy brzanki. Wytrzymałość tych rybek pozwala także na umieszczenie ich razem z większymi i bardziej agresywnymi rybami, na przykład pielęgnicami ze Środkowej Ameryki. Rozmnażanie, jakie te rybki, jak się zachowują. W okresie godowym samiec buduje duże gniazdo z piany pod pływającymi na powierzchni wody szerokimi liściami roślin bagiennych. W akwarium hodowlanym liście te zastępuje się odwróconymi do góry dnem plastikowymi talerzykami. Rozmnażanie jest stosunkowo łatwe. Kiryśniki czarnoplamę zachęcimy do rozrodu dużą podmianką chłodniejszych o kilka stopni wody od tej, która jest w zbiorniku. Akwarium tarliskowe powinno mieć łagodny przepływ wody, aby uniknąć zniszczenia budowanego gniazda. Po tarle samica powinna być odseparowana od samca, gdyż szczegnący gniazda samiec może wykazywać agresję w jej kierunku. Samica składa jednorazowo do 1000 jaj. Talerzyki lub list z ikrą najlepiej przenieść do zbiornika z wodą bardzo miękką o temperaturze 24 stopni i pH 6,5 do 7. Można dodawać również odrobinę błękitu metylenowego. Pierwsze larwy pojawiają się po 3 dniach.
na rybek długości 6 mm ma już rozwinięte płetwy i wąsiki. Bardzo szybko też resorbuje woreczek żółciowy. Po 48 godzinach od wylęgu mogą jeść już na przykład larwy solowca. Na rybek unika światła i chowa się w różnych zakamarkach. Zaleca się więc umieszczenie w akwarium kilku małych doniczek lub pojemników przewierconymi otworami. Czyli podsumowując to wszystko. Czyli kiereśniki pochodzą z Ameryki Południowej. Dorastają od 15 do 18 cm. Żerują przy dnie. Rozmnażają się jajorodnie. Pokarmy, jakie spożywają, to mrożony, roślinny, suchy, żywy. Długość życia to do 10 lat. Akwarium, jakie potrzebują, duże. Minimum pojemność 140 litrów. Woda, jaką potrzebują, to woda ciepła, umiarkowana, zimna, lekko kwaśna, lekko zasadowa, bardzo miękka, miękka, średnio twarda. Czyli praktycznie w każdej wodzie dają sobie radę. Temperaturę, jaką powinny mieć, to od 18 do nawet 28 stopni Celsjusza. pH od 6 do 8. Twardość wody od 4 do 20. No i pewnie tyle o tej rybce. Także z mojego doświadczenia powiem tyle, że rybka bardzo szybko rośnie. Bo kupiłem takie malutkie rybki. No u mnie jest może... No nie wiem, ponad 60 dni już urosły, już mają po 8 cm. I takie są masywne, takie grube. Także polecam wszystkim tą rybkę. No i pewnie o tym gatunku tyle. Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim, którzy wchodzą na kanał, subskrybują, dają łapki w górę, komentują. Bardzo się cieszę z tego i zachęcam do komentowania. No i z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. Cześć, do następnego odcinka.